Proszę o przedstawienie następnego protokołu. Projekt uchwały zarządu w punkcie 3.1.2 w sprawie rozpoznania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Paragraf pierwszy uchwala się następujące nowe zadanie priorytetowe pod nazwą dofinansowanie klubu Iskierka, ulica 944 w Krakowie, zakup drukarki, kwota 500 zł. A po dzisiejszym podjęciu. Dziękuję. Bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem przyjęciem uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnego punktu. Projektu, proszę o przedstawienie. Projekt 3.1.3 w sprawie korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013. Grafik pierwszy. W ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 zmienia się zadanie te 4000 zł na zadanie pod nazwą kształtujące percepcję słuchową typem gniazdkie dla uczniów ze specjalnego środka szkolnego nr 6. Niecała 8, a kwotę też 4000 zł. Uzasadnienie uchwały uchwała podjęto zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej 9 na wniosek Kierki Specjalnego Ośrodka Szkolnego Grafika, niecała 8. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przejdziemy do następnego punktu. Proszę o przedstawienie projektu numer 3.1. Korekta uchwały numer dnia 4 kwietnia w projekcie orzecznictwa miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej przez Radę Gminy 9 realizacji w latach 2012-2013 korekty w paragrafie pierwszym uchwały 35/2009 Wagi Wody Państwa Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej wieloletniej realizacji w latach 2012-2013 budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniem prawowym przedszkolu nr 9/924 w Krakowie to jest zmienia się jednostkę realizującą z Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu ulica Centralna na Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ulica Ułanów 9. Na dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do projektu pod numerem 3.1.5. Kolejny projekt dotyczy też korekty uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. Paragrafie pierwszym uchwala się korekty paragrafu trzeciego uchwały nr 21 łamane przez 153/2012 Rady Miejskiej Inwestycyjnego planowanego przez Radę Dziewiątej Rady Miejskiej Pański dotyczy zadania budowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Dobrigi w Krakowie w Dubrowej. Zmienia się zakres dnia zapisanego do realizacji w grudniu przygotowaniu projektu budowlanego wykonawczego. Realizacja zadania prace budowlane na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji zamiennej z uzgodnieniami w zakresie odwodnienia ogródka jordanowskiego i realizacja zadania prace budowlane. A po dzisiejszym dniu podjęcia. Bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę o przedstawienie następnego projektu uchwały. Proszę. Komisja Polityki Społecznej, proszę o zrezerwowanie. Wydało się z Mieszkalnictwa, Polityki Lokalnej w czasie komisji, pani Zalewska.
pacjenci są osobami niekonsultowymi. Nie będzie podpisane ponowne umowy, zawarcie umowy na już od lokalu socjalnego położony do 30.30.40 w Krakowie na Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnego punktu. Proszę Komisję Komunalną o przedstawienie projektu uchwały. A sąsiadujący jeszcze ten Jarmatury, gdzie siedzi podanie, opinia komisji była pozytywna. Wniosek jest to historyczna nazwa nawiązująca do terenu mojej fabryki Jarmatury. Bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę wniosków. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta.